Jest coraz bliżej końca budowy mini ładowarki SAM. Ramię już jest gotowe, wieżyczka gotowa. Jutro tutaj przymiarka widło krokodyla, koneforamka. Jutro też będzie zrobiona. Tu będą bolce. FI25 zabezpieczenia, haki, coś takiego. Tu będzie widło krokodyl, będzie zaczepiany. Także tutaj wszędzie te tulejki zatoczone, żeby się tutaj nie wybijało. Tak to teraz jest zamknięte. Tutaj jest odbój w razie W. To znaczy to jest po to, żeby będzie ciężar nie głównie, że jak będzie na siebie z ciężarem brane, żeby to nie dostawało, tutaj nie wybijało za bardzo, żeby tego przełamania nie było, to będzie się wspierać na tym odboju. Tutaj wzmocnienia, zastrzały kiedyś, czego ja nie dawałem. Nie dawałem tego spornika tutaj, płaskownik. No i niestety tutaj zaczęło pękać. Mi tam kiedyś klient podesłał zdjęcie, że tutaj jest taki mankament i okazało się, że trzeba tutaj wstawić ten zastrzał. To znaczy nie zastrzał, ale taki płaskownik wzmacniający i teraz jest ok. Tutaj też takie wsporniki do tych tulei. Te blaszki tutaj tylko takie pomocnicze. Później będą to podkładki dystansowe dorobione. W zależności jakiej grubości. Jak to pościąga przy spawaniu. Bo to wszystko wiadomo. Lepiej zrobić luzu więcej, żeby później podkładkę dorobić, niż później zrobić tak, że pasywnie ściągniesz, pospawasz, a okaże się, że nie chce wejść albo ciasno, warba się drapie i tak dalej. Lepiej zrobić tutaj luźniej sobie opaski, podkładki dorobić. Kiedyś podkładki tutaj wsadzałem od malucha, od naciągu alternatora czy podnicy, tam były pod koło pasowe składało się podkładki, regulowało się naciąg paska. I tych podkładek miałem dosyć kiedyś, ale już się skończyły. Także dorabiam tutaj z blachy dwójki, półtora, jedynki, zależy jaka potrzebna jest. Także tak to wygląda. Spróbuję to otworzyć. Siłownik skok 320. Tutaj jeszcze będą podkładki dystansowe, tulejki, żeby na boki nie pracował ten siłownik. Coś takiego. Pewnie przypunktowane. Te kalamitki. Tu też będzie nawiercony otwór M6. Kalamitki wszędzie. Też takie podkładki dorobione, żeby siłownik trochę luzu na boki się nie kiwał.
Też tutaj tulejki wspawane. Tutaj dystanse takie, żeby też na boki się nie kiwał za bardzo. Tutaj jeszcze będzie otwór wywiercony, żeby w razie W kiedyś wybić ten stworzeń od siłownika. Także jutro akcja widło krokodyl. Otwór M12. Gwint znaczy się, żeby to się tutaj trzymało dobrze. Mimo że tam jest przykręcone na śrubę 12, tutaj z tej strony to jeszcze tutaj robię rowek w koło i zegarem zabezpieczam w razie jakby ścięło, czy tam odkręciła się ta śruba. Tutaj też M12 będzie przykręcone, tutaj zabezpieczone. Tak samo tutaj. Także jutro działam dalej. Może się jutro uda ramkę zrobić. W następnym tygodniu rozbiórka wszystkiego. Spawanie, czyszczenie, malowanie i składanie. Także dzięki za oglądanie. Proszę łapkę w górę, suba i pozdrawiam. Cześć, trzymajcie się.